Jak ładnie śpiewają ptaszki, a my idziemy na Zalew Główny. Czyli po krótkim spacerze jesteśmy na miejscówce. Pamiętacie tą miejscówkę z częstych moich filmów. Często na moich filmach łowię na niej lub sam, lub z kolegą Karolem, którego przy okazji serdecznie pozdrawiam. Siema Karol, pozdrowienia dla Ciebie, Twojej małżonki Urszuli oraz dla syna Kacpra. Pozdrawiam Was serdecznie. I tak mówię, ta miejscówka znana Wam i tutaj teraz nawiercimy albo poprawimy te dziury, które są, i tutaj zanęcę, zobaczymy co w wodzie pływa z kamery podwodnej i spróbujemy złowić jakiegoś okonia oto w tym miejscu. Czyli zanęcimy 3 dziury. Zanęcone, więc bierzemy się za wędkowanie i przepuszczamy zestawy, gramy murmychą. Dziura po zanęceniu, zobaczcie, pusto, ale zobaczcie jak fajnie zanęta sypka, sucha, którą zasypałem przerębel, jak ładnie się namacza i opada na dno. Zwróćcie uwagę, przy pracy murmyszki idealnie opada, wabiąc nam rybki. Tylko o to chodzi, że w tym przeręblu nie ma rybek, nie ma, woda PZW. Widzicie jak to jest, te ryby gdzieś poszły, odpłynęły, jak to się mówi, w inne miejsce i nie są zainteresowane, więc ciężko zlokalizować co bądź. Jak może coś brać, jak w przeręblu po zanęceniu nic nie ma, nic nie pływa. No ale poczekamy, zobaczymy i zwróćcie uwagę, jak to mniej więcej zanęta pracuje.
miejscu w przeręblu zanęconym i jak murmyszka pięknie gra wraz z ochotką. Zapraszam, zobaczcie sobie sami. Drodzy Państwo, nie ma sensu w tych przeręblach nęconych zmieniać wędki z mormyszką z tego względu, że nic nie ma, nic w tych przeręblach nie pływa, nic nie widać, żadnej ryby, więc tak mówię, nie ma sensu wymieniać mormyszki. Musimy czekać, aż coś napłynie, aż wejdą w zanętę, oby. A jak nie, to musimy zmienić miejsce, iść na trochę głębszą wodę, czyli tam przed siebie trochę i tam popróbować. A na tą chwilę sprawdzimy te trzy przeręble. Jeśli nie będzie efektu, pójdziemy dalej. A dziura trzecia, jak widzicie, pierwsza, druga, teraz trzecia, którą zanęciłem. Zanęta na dnie leży, no ale pusto, pusto. No i zobaczcie sami. Podpłynęła ryba, było branie, widzieliście, a ja się zagapiłem i niestety nie zacięła się, ale próbujemy dalej.
czyli jest płotka, zaatakowała, drugi raz uderzyła. Trójkąt bermudzki, nie inaczej. No i taka płoteczka trzeciego przerębla, ale czekam na więcej. No i zobaczymy, oby więcej. Sprawdzimy zaraz z powrotem te trzy zanęcone przeręble. Jeśli nie będzie efektu, pójdziemy gdzie indziej. Jeszcze jedną dziurę, ale tu trochę głębiej. Okej, tu damy jedną jeszcze dziurę. Ale bez nęcenia, bez nęcenia. Najwyżej rzucimy trochę larw, trochę białych robaków zdechłych oraz ochotki takiej przemrożonej, haczkowej. Ochotki trochę białych robaków. Ten trzeci przerandal. I sobie opada. Oraz robaki. Okej. I tak to mniej więcej wygląda. Zanęty tu nie będę dawał. I skupiamy się z powrotem na tych trzech dziurach, które zanęciłem za pomocą zanętnika. Ale spójrzcie, jest pięknie. Lud gra, śpiewa, ale jest pięknie. Pięknie, słoneczna pogoda, bezwiecznie, ale na minusie. Ale wędkujemy dalej, jest pięknie, bajecznie. Nie inaczej, drodzy widzowie, bajecznie, po prostu pyte. Ta pierwsza dziura, którą nęciłem suchą zanętą, właśnie namokła, ładnie opada. Miejsce zanęcone za pomocą zanętnika, ale pusto, pusto. Gram murmychą. Zobaczcie sami, jak to pięknie wygląda, ale co z tego, jak ryb nie ma, puste przeręble. Dlatego takie ryby, wędkowanie na takich wodach. Akurat nie pora, przełowione wszystko, ryby gdzie indziej stoją i ciężko je namierzyć. Więc widzicie, tyle czasu to schodzi z zanęceniem, wywierceniem, z przejściem, z lokalizacją ryb, a i tak ich nie ma. Więc zobaczcie, co w tym przeręblu jeszcze pierwszym pływa i pójdziemy w ten czwarty przerębel, który zanęciłem z góry za pomocą pinki takiej zdechłej oraz przemrożonej ochotki. A teraz zobaczcie mniej więcej w tym przeręblu, czy coś pływa po zanęceniu. Czyli mamy pierwszego garbuska, nieduży, ale cieszy, ale z góry wziął, nie z dołu, więc próbujemy dalej, bo widzę, że tu pływają, wypuścimy go oczywiście w innym przeręblu, no i cieszy, nieduży, ale cieszy,
więc baja. A my przepuszczamy dalej. Dobrze, idziemy tam przed siebie w te trzcinki co ostatnio i tam zakończę dzisiejszą imprezę na wiertce ze 3-4 otwory, a stąd się przenosimy. Widzicie, sam zostałem na zbiorniku, nikogo już nie ma, więc pójdziemy teraz tam. Teoria trochę suchej zanęty, tak aby trochę nawilżyć. Jego na sobie tam spada, tutaj pinka oraz trochę dokerca, oczywiście mrożonego. Jedziemy, założymy kolejną czerwoną mormyszkę. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Lód gra. Jedną sztuczną ochotkę i trzy żywe. Już jest dno. I gramy. Oczywiście później sprawdzimy w dziurę tego kamerą, czy coś tu pływa. Jest oczywiście głębsza ciut woda, ale czy ryby pływają, zobaczycie sami. Coś zaczęło strzelać.
było uderzenie. Wskazanie było. Jest coś. O, jazgarz. Jazgarz. Tego się obawiałem. No ale cóż, no wędkujemy. Wrzucamy dalej. A. Ta oczywiście jest nienęcona. Zaraz weźmiemy miedzianą albo złotą ormyszkę. Tak typowo pod konia. Nic. Ponad 3 metry jest. Zobaczymy w tej. My śmigamy. I nic. Dobra, zmieniam wędkę, bo mało czasu zostało, a trzeba coś jeszcze złowić, wstrzelić się, to więc jakąś miedzianą założę mormyszkę. Większą, 4 sztuki, ale padła ochotkę, ale taką większą rosyjską mormyszkę z koralikiem. Zobaczmy, czy to da radę. Dobrze, jedziemy.
taką teraz założę, wracam do tej Trio i zobaczymy, tu jest 0,10, też założymy ochotkę, jedziemy. Mamy, co to jest? Mała jazia. Jaź. Mała jazia, zobaczcie. To nie płotka, tylko drobne ustki. Malutka jazia. Płyń. No i rzucamy dalej, gramy. Pusto jest. Ściągnąłem kamerę, schowałem i już zaraz schowam. Z tego względu, że w trzech dziurach nic nie ma, nic. Więc tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. No ale jedziemy. Spróbujemy coś jeszcze złowić. Więc, jak to się mówi, machaj będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. Dużo czasu mi dzisiaj zajmowało ustawianie kamer przy przeręblu, żeby sprawdzać, czy coś jest. Murmyszkę ustawienie pod kamerę bardzo ciężko się ustawia, bo nie zawsze murmyszka jest skierowana pod kamerę. Trzeba przekręcać, a to bardzo długo czasu schodzi, ale jakieś ujęcia fajne były. No a ryby, jak widzicie, takie jak pokazałem, czyli pusto w dziurach. Ryby nie były zainteresowane, tak jak koń na początku przyglądał się tylko do kamery, co się dzieje. Tak to mniej więcej wygląda. Nie wszystkie wody są tak zarybione, łowne. Jeszcze akurat dzisiaj co przerębel pusto. No i tak to mniej więcej wyglądało, więc wędkujemy jeszcze i zobaczymy, co i jak. W tej dziurze zanęconej suchą zanętą, tylko to rozmieszam, jak to spada. Zobaczymy, co i jak. Zostawię te sprzęty i pójdę tam, cofnę się w te swoje 3 czy 4 dziury, co zanęciłem. Zobaczymy, może teraz ryba uspokoiła się trochę, podpłynęła. Tak, ja sam na lodzie łowię, to mniej więcej chodzę swoimi śladami. Widzicie naokoło, ale tymi śladami, które ja kroczyłem, tak aby nie kusić losu. Tam są niektóre ciemne, inne miejsca, więc po swoich śladach, i sprawdzę te wszystkie przeręble jeszcze raz, co zanęciłem, i zobaczymy, co stąd się wydubie. Więc 2, 4, 5 czy 6 przerębli i zobaczymy, co i jak. I tak każdą z tych dziur, które wcześniej nawierciłem. Jest okonek w drugim przeręblu. Widzicie, oczywiście wnęconym. Nieduży, bo nieduży, ale cieszy.
także wraca. A my spuszczamy dalej. Widzicie takie ryby. Taki zbiornik, takie ryby, jakby było łowne, duże okazy łowiło się, to by ludzie przyjeżdżali, a tak to widzicie. Sam siedzę na tym zbiorniku, ponad 40 hektarów. W tej chwili jestem sam. To widzicie, jakie tutaj sztuki pływają. Jak pokazałem na kamerze, puste dziury. I tak to mniej więcej wygląda. A więc machamy dalej. I raka. Raka mamy. Widzieliście, raka. Złapałem, ale spadł. Okej. No, takie ryby. Dajcie spokój. Jazda. Więc drodzy Państwo, kończymy na tym ten dzisiejszy nierówny pojedynek, tą dzisiejszą imprezę. Widzicie, jest pusto. I tak mówiłem, dużo dziur pustych po zanęceniu, bez zanęcenia. Posprawdzałem dużo pustych dziur. Niegdzie jakiś rak, mały jazgarz, okonek, nic poważnego. Przede wszystkim dużo pustych dziur, więc ryb nie ma. I tak to mniej więcej leciało, jak pokazałem na filmie, udało się coś złowić, ale widzicie, jaki drób, jakie przedszkole, więc tak to leci, jak pokazałem na filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału, będą mnie śledzić na bieżąco, dzwoneczek, łapka, tak aby te moje filmy dalej w świat poszły i czym więcej ludzi da łapkę, tym więcej ludzi obejrzy. I tak to mniej więcej leciało. Więc kończę i do następnego. Siema Pyza, cześć, jedziemy na Kielce, narka.